Jezus opowiada swoim uczniom, więc także nam, kolejną przypowieść. Tym razem o winnicy i o dzierżawcach, którzy okazali się być bardzo zachłanni na to, co otrzymali w dzierżawie. Ta przypowieść pokazuje nam strategię działania Boga. Odsłania przed naszym intelektem, przed naszymi oczami, dlaczego Pan Bóg. Działa tak, a nie inaczej, dlaczego niejako zwleka z bardzo radykalnymi działaniami, by osiągnąć cel, którego pragnie. W tej przypowieści bardzo wyraźnie ukazuje się zaufanie gospodarza, właściciela winnicy, który ma obrazować samego Boga. Gospodarz bardzo ufa. Ufa, że to, co stworzył, będzie przyjęte, więc wydzierżawia to, co stworzył. Ufa, że to ma wartość. Ufa, że dzierżawcy dobrze zajmą się jego własnością. Później ufa, że otrzyma odpowiedź na swoją hojność odpowiedź adekwatną. Odpowiedź, która będzie też przejawem zaufania. Kolejni słudzy, aż w końcu syn, to jedno wielkie wołanie gospodarza: Ufam Tobie, zbliżam się do Ciebie z zaufaniem, że odpowiesz tym samym, tą samą otwartością, tą samą hojnością, którą ja mam względem Ciebie. Niestety, gospodar jest, niestety dzierżawcy odpowiadają nieufnością na hojność gospodarza. Nie ufają w, do w dobre intencje, nie wierzą w dobre intencje sług, w końcu syna, chcą mieć wszystko dla siebie, ponieważ jeśli będą mieć, to będą coś się znaczyć. Ta nieufność prowadzi do śmierci, do śmierci sług, syna w końcu do śmierci samych chciwych dzierżawców. Pan Bóg przedstawia nam się dzisiaj jako bardzo ufający. Tym swoim zaufaniem chce wzbudzić nasze zaufanie. Prośmy go, by te jego działania nie były dla nas bezowocne.